kolej na kołach, to jest możliwe, to nowy projekt Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o to, by wprowadzić połączenia autobusowe tam, gdzie remontowane są linie kolejowe. Taki odcinek już jest uruchomiony, cieszy się dużym powodzeniem, czas na nowe. Od września pilotażowo uruchomiono połączenie między Kłodzkiem a Stroniem Śląskim. To 36-kilometrowy odcinek, który wśród pasażerów cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo ludzi, podejrzewam, że będzie jeszcze więcej, jak ludzie wszyscy przekonają, że te autobusy jeżdżą regularnie, no na pewno jest duże zainteresowanie. Zdarza się tak, że cały autobus pan wiezie? Tak, dokładnie, niejednokrotnie. Często jeżdżą autobusy? Co godzinę. Z tego połączenia już skorzystało 31 tysięcy pasażerów, a ponieważ wiele tras kolejowych wymaga remontu, zdecydowano się uruchomić kolejne połączenia autobusowe. Chcemy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska już w tej chwili korzystali z połączeń, a więc tam, gdzie nie są jeszcze zrewitalizowane odcinki, a jest pewna luka, zdecydowaliśmy, że nasza kolej będzie jeździć na kołach, czyli na bilet kolejowy. Pewien odcinek mieszkańcy będą pokonywać autobusem i na konkretnej stacji z powrotem będą przesiadać się do pociągu. Planowane są 3 trasy. Na bazie tych doświadczeń chcemy uruchomić tego typu połączenia, między innymi z Sycowa do Leśnicy. Chcemy uruchomić takie połączenie z Chocianowa przez Przemków, Gaworzyce do Głogowa oraz kolejne połączenie bardzo ważne, odbudować połączenie z Legnicy do Jeleniej Góry. A dwóch ważnych miejscowości na Dolnym Śląsku, które dzisiaj nie mają zbyt wiele alternatyw komunikacyjnych dla siebie. A w ten sposób chcemy uruchomić również wykluczone komunikacyjnie połączenia przez Złotoryję i Lwówek Śląski. Mieszkańcy tych miejscowości przekonani są, że to dobry projekt i pomoże im w codziennym życiu. Przecież ludzi nie ma się czym przemieszczać, tak? A nie każdy jeździ samochodem, nie? Dużo jest takich miejsc tam w pana regionie? No jeszcze jest dużo miejsc, w których by się przydała taka komunikacja. Wiele tras wymaga rewitalizacji lub większego remontu. To wymaga czasu i pieniędzy, dlatego autobusy wypełniają tę lukę. Projekty oczywiście realizujemy wspólnie z lokalnymi samorządami, które są zaangażowane w dofinansowywanie tych połączeń. Jeżeli nie pokryjemy tego z biletów, powstaje pewien deficyt, to połową dzielimy się pomiędzy samorządami. Takie rozmowy już są zakończone. Samorządy się zgodziły, bo to jest naprawdę wyjście w kierunku mieszkańców. No, od mobilności mieszkańców, od dostępności transportowej tak naprawdę zależy też rozwój tego regionu. Kolej na kołach to rozwiązanie tymczasowe. Za 2-3 lata być może sieć kolejowa będzie na tyle wyremontowana, że połączenia autobusowe nie będą konieczne. Katarzyna Sudnik, Echo24.